Od 18 gram na akordonie, no miałem różne akordeony, mniejszy, większy. No i do dziś na akordeonie organy jak weszły, to teraz gram na organach i na akordeonie. No. Tradycja jest od dawna już. Jeszcze Nowej Huty nie było tak rozbudowanej, a ja zacząłem już grać. No. A później jak Nowe Huty budowali, Dom Kultury powstał, powstał zespół akordeonistów. Akordeoniści tam było i 5, 6. No i takie akordeony białe, bo Dom Kultury się zamówił, takie akordeony ładne, białe. No i zespoły powstawały i grali utwory na tych akordeonach. No. Grałem po weselach, po zabawach, bo miałem zespół swój, miałem dwóch braci jeszcze, to grali ze mną. To nas było 3 braci, to my grywali na tym 4, my się dobierali zawsze. No nie było jeszcze elektroniki, no to my tak grali. Trąbka, saksofon, akordeon i perkusja. To my na tym grali. Dużo lat my grali na tym. Będziemy szli szlakiem miejsca zamieszkania przybyłych do Nowej Huty budowniczych. Większość przyjezdnych wysiadała na stacji końcowej Mogiła i z tej stacji ci ludzie byli, gdzieś musieli być zakwaterowani. Między innymi zakwaterowani byli w słynnym Meksyku. Był to zespół 38 baraków drewnianych i 4 murowanych. Jesteśmy na terenie pozostałych baraków murowanych, które się ostały. Łącznie przebywało tutaj w szczytowym okresie czasu 4000 osób. Zachował się oryginalny napis i tutaj mamy blok numer 44 baraku murowanego, w którym mieszkali budowniczowie Nowej Huty. Ale tu mieszkali sami mężczyźni, czy tu całymi rodzinami? Jak to w ogóle? To były hotele na skarpie. Jeżeli było małżeństwo, to niestety musiało mieszkać osobno. Były osobno hotele dla mężczyzn, a osobno były hotele dla kobiet, więc to była ta tragedia. A tu w Meksyku też tak to było? W Meksyku tego nie wiem, ale prawdopodobnie tu kobiet nie było. Tutaj to, co z wedle przekazów, no, były panienki lekkiego obyczaju, no bo to wiadomo. Stąd może też ta sława tego miejsca, może sława. Nie? Oni tak? W tych barakach mieli jakieś łazienki? Były łazienki, były ubikacje, ale baraki były strasznie przeładowane. Były tam piętrowe łóżka. Tych baraków tu podobno stało dużo więcej. To jest chyba jeden z ostatnich, który ocalał, który nie został wyburzony. A tak to ich tu stało więcej. Tam kiedy żeśmy kopali pod rurę, to żeśmy znaleźli fundamenty jeszcze po takim jednym. Także ich tu prawdopodobnie stało bardzo dużo, z tego co tata opowiadał.
No i tu jakby się Państwo przeszli po tym lokalu, no to tam środkiem biegnie korytarz, który był taki jakby ciągiem komunikacyjnym budynku i od tego każde te drzwi, każdy ten otwór taki drzwiowy to był osobny pokój, nie? Mhm. Meksyk to właśnie ci pracownicy tu wymyślili tą nazwę. Tutaj bez noża to tu strach było się wybierać, dlatego ci wszyscy, co tu mieszkali, to nazwali ten teren Meksyk, bo tu się takie dantejskie sceny działy. Jesteśmy na terenie baraku mieszkalnego. Budowanego i pan Jacek, właściciel tego obiektu, pozwolił nam na udokumentowanie tych wnętrz. Dzień dobry pani. Tu były toalety, tak? Możemy wejść? Tu były toalety. Nawet widzimy otwory kanalizacyjne po toaletach. I tu prawdopodobnie te zawinane pomieszczenia. Tak, to były krany. Czy to była umywalka, czy też to była... Prysznic, nie orientuję się pan. A posadzka jest oryginalna? To jest oryginalna. Jeżeli posadzka jest oryginalna, to mógł to być albo toaleta, albo prysznic. Nie widzę kratek, chociaż tu jest kratka ściekowa jedna. A tu mamy drugą, panie Kazimierzu. Pan Jacek nas poprowadzi dalej i przejdziemy do oryginalnego pomieszczenia mieszkalnego. I o tyle ten barak jest ciekawy, że mamy oryginalną ilość zachowanych pokoi mieszkalnych i sanitariatów. To zmierzymy na dwa razy. To proszę bardzo. Powoli, żeby go nie zerwać, bo nie wiem, ile on ma. 3 metrowy? Dobra, no. To niech pani Agnieszko... Jeszcze kawałek do 3 metrów. Tu bliżej. Jeszcze kawałeczek. I to jest oryginalne pomieszczenie mieszkalne. 15 metrów nie będzie miała. I tu znajdujemy się, proszę Państwa, w portierni. Tu mamy okienko do wydawania kluczy, proszę zauważyć, w głębi. Czyli robotnik szedł z pracy, szedł do portierni, brał klucze. Rolą portiera również było pilnowanie porządku. Czyli tu wszędzie były drewniane, tak? Tak, były drewniane. To wszystko zostało już niestety wyburzone bardzo dawno temu. I żal tylko, że to nie zostało chociaż jeden barak, ale niech pani pomyśli, no. Czy nie widziałaby pani w tych budynkach chociaż jednym baraku oddziału Muzeum Nowej Huty? Najchętniej w formie hostelu. O. Mogłoby być bardzo zachowanie oryginalnych, tak jakby pokoi, oryginalnych łóżek.